Witam serdecznie na kolejnej analizie weekendowej. Dzisiaj mam nadzieję będzie w sam raz analiza dla tych, którzy nie mają cierpliwości do dłuższego oglądania materiału wideo, a to za sprawą niewielkich zmian, jakie zaszły na naszym rynku od ostatniego naszego spotkania. Mianowicie w tym tygodniu indeks WIG20 właściwie cały czas porusza się w takim kanale, który tutaj oznaczyłem liniami, czyli mniej więcej 2360 a 2325. Co prawda w czwartek mieliśmy jak gdyby wybicie z tego kanału, ale wybicie było taką świecą niezdecydowania, doji, jak się okazało, takie nazwijmy to fałszywe naruszenie tego kanału. W piątek ostro otworzyliśmy się bardzo wysoko, jak na w stosunku do zamknięcia czwartkowego, i utworzyła się taka mała biała świeczka, która również nie zdołała się wybić górą. Przypomnę tylko, że piątkowe nastroje na innych rynkach no, motywowały do wzrostu i motywowały do tego, aby wybić się ponad poziom ten 2360. Co momentami wydawało się, że to już, jednak no, nie doszło do tego, a to oznacza, że no, na obecną chwilę potrzebny jest jakiś mocniejszy bodziec co do dalszych wzrostów, a nie tylko no, trochę lepsze od oczekiwań dane, które najczęściej pojawiające się w ogóle na rynku amerykańskim, które tamten indeks no, wyciągają punkt po punkcie na coraz wyższe poziomy, natomiast no, u nas jest ten lęk i nie mamy tego wybicia. Trzeba powiedzieć sobie szczerze, że każdy inwestor zdaje sobie sprawę z tego, że mamy do czynienia teraz z linią trendu, która z racji upływu już prawie 2 tygodni w tej chwili znajduje się na poziomie około 2370. W niedalekiej odległości od niej mamy linię trendu tego wzrostowego, z którego wybiliśmy się już w piątek ubiegłego tygodnia, i właściwie na tym samym poziomie, czyli tam około 2390, górne ograniczenie trójkąta równobocznego, tego dużego trójkąta równobocznego, z jakim mamy do czynienia już od dobrych kilku miesięcy. Więc zapewne są to takie opory, które skutecznie w tej chwili powstrzymują ewentualne zapędy strony popytowej naszego rynku. Myślę, że w tej chwili nie pozostaje nam nic innego jak czekanie. Jeżeli uda się bykom wyciągnąć indeks ponad ten, nazwijmy taki kanał konsolidacyjny z ostatniego tygodnia, no to będzie naprawdę sprawą otwartą i pojawią się duże szanse na również pokonanie zarówno linii trendu spadkowego, jak i górnego ograniczenia trójkąta. Tym niemniej jednak na pewno nie będzie z tym całkowicie łatwo. Myślę, że odpowiedź na ewentualne wybicia z kanałów, czy to w dół, czy to w górę, powinna nam również dać liczbę otwartych pozycji na kontraktach. No, rośnie ona w ostatnim tygodniu, rosła w sposób, nazwijmy to tak w cudzysłowie, oszałamiający. Każdy kolejny dzień przynosił dość znaczący wzrost liczby otwartych pozycji. A przypominam, że w końcu za niecały chyba miesiąc wygasa ta seria marcowa. W związku z tym, no, jest to taki ostatni, jak gdyby, czas na wykonanie jakichś konkretniejszych ruchów. I ten ruch ma szansę być konkretnym ruchem, konkretnym w tym sensie, że mocnym, silnym, ponieważ no, będzie na pewno również wzmacniany przez uciekającą, złą stronę rynku, a więc wszystkich tych, którzy na dzień dzisiejszy mają otwarty zły kierunek w swoich pozycjach na kontraktach, będą chcieli za wszelką cenę jak najszybciej zamykać, co oczywiście będzie wzmacniało ruch w kierunku wybicia. Także warto chyba przy jakichś wyjściach ponad te poziomy, o których wspominałem, a więc
Pierwszy 2360, potem 2370, no i ostatni 2390. Patrzeć, jak zachowuje się liczba otwartych pozycji. No, powinna zacząć wtedy drastycznie maleć i będziemy mieli najprawdopodobniej szybki ruch. Oczywiście to samo będzie dotyczyło, jeżeli wybijemy się dołem z tej konsolidacji. Najprawdopodobniej wybicie z dołem z tej konsolidacji zaowocuje co najmniej zejściem do poziomów 2280, a nawet 2250. To jest taki pierwszy, że tak powiem, ruch, który powinien się odbyć po wybiciu z tej konsolidacji z ostatniego tygodnia. Tym niemniej jednak zejście do tego poziomu plus, no co by nie było, wydaje się nieuchronnym, iż jakąś korektę co najmniej na rynku amerykańskim w niedalekiej przyszłości musimy również otrzymać, a ta korekta teoretycznie co najmniej w pierwszej fazie wywoła wzmocnienie spadków, ewentualnych spadków na naszym rynku. Tak to w każdym razie powinno wyglądać, zatem mocno się wydaje, że jednak będzie próba zamknięcia luki, która na dzień dzisiejszy, no, żeby ta próba się powiodła, należałoby z indeksem zejść poniżej 2200. Zatem patrząc na wykres dzienny, jesteśmy w takiej, powiedzmy, sytuacji, w której mamy ograniczoną jakąś konsolidację. Pierwszym sygnałem będzie wybicie z tej konsolidacji, a więc w górę to no, na wzrost, wiadomo, w dół wybicie, kontynuacja rozpoczętego tutaj na szczycie spadku, na razie nazwijmy go spadku korekcyjnego. Jeżeli chodzi o układ tygodniowy, dalej obowiązuje harami, które powstało na bazie dwóch świec z poprzednich dwóch tygodni. W tym tygodniu otrzymaliśmy biały taki młotek w obszarze tej czarnej świecy, a więc tak naprawdę nie ma ani zanegowania formacji harami, ani jej potwierdzenia. A więc tutaj można by było powiedzieć, w takim minimalnym wymiarze czasowym mamy jakiś szczyt, potem jakiś dołek, teraz no jakiś buduje się kolejny szczyt. Pytanie, czy zostanie wybity szczyt tej formacji i będziemy mieli ruch na 2550, czy jednak rynek zawróci i zrealizuje najpierw taki małą formację podwójnego szczytu i zrealizuje, w ogóle potwierdzi tą formację harami, która no, wygląda, nazwijmy to, dość pesymistycznie. Zwłaszcza, że poprzedni ruch wzrostowy również zakończył się formacją harami. Tak to wygląda na polskim rynku. No a na S&P, no tutaj właściwie nie można powiedzieć nic nowego. Mieliśmy jakiś przedział konsolidacyjny i to jest właśnie jeszcze jak gdyby dopowiedź tego, o czym mówiłem przy indeksie WIG 20. Mieliśmy tutaj dość długą, kilkudniową konsolidację, z której nastąpiło wybicie górą. Tak nastąpiło wybicie górą, które właściwie można powiedzieć w żaden mocniejszy sposób nie przełożyło się na nasz rynek. No, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w tej chwili S&P znajduje się dosłownie kilka czy kilkanaście punktów pod szczytem z kwietnia i spojrzymy na wykres, gdzie my się znajdujemy, no to naprawdę ciężko jest znaleźć jakiekolwiek logiczne wytłumaczenie dlatego, że u nas jest dobrze. No, nie jest dobrze i śmiem twierdzić, że tylko naprawdę wybicie szczytu kwietniowego i dalszy rajd na północ, czyli nowe szczyty tego całego wzrostu na S&P mogą spowodować, że będziemy mieli gwałtowny ruch w górę, który będzie chciał zniwelować chociaż w jakiejś części tą różnicę. Ale na to musimy zaczekać. Najpierw S&P musi pobić szczyt. W tej chwili znajduje się dokładnie na poziomie 150% zniesienia zewnętrznego tej całej tutaj największej jak dotychczas korekty od dołka z października. Tym niemniej jednak paręnaście punktów wyżej, bo około 2370 znajduje się poziom szczytu, ten maksymalna cena sesji, na której osiągnął szczyt S&P w kwietniu.
A tutaj niezaznaczone, 5 punktów, 6 punktów wyżej, znajduje się 161% zniesienia tej fali spadkowej, jak i pełna równość tej fali i tej tutaj, która idzie w takim układzie mocno przypominającym klin. Nie ma co prawda tego takiego idealnego klina, ale można by było tutaj wyrysować o, coś takiego. No a tu właściwie górne ograniczenie to jest idealne z tą zieloną linią. Jeszcze dokładniej porusza się w tym kanale, czyli na SNP mamy również pewnego rodzaju takie symptomy. Tu się nakładają i kanał ten mniejszy i ten większy plus szczyt, a więc silne opory. I naprawdę musiałoby być super dobrze. Nie wiem. Ben musiałby chyba uruchomić jeszcze z dwie drukarenki, albo trzeba by było podać jakieś naprawdę no, wyśmienite dane, żeby bez żadnej korekty przebić się skutecznie przez te tu zgrupowane poziomy. No jeżeli spojrzymy na. Celowo nawet nie wspominałem, ale chyba siłą rzeczy tylko wspomnę o pewnym jakimś małym zagrożeniu, które już ostatnio właściwie nie spełniają się w żaden sposób. To znaczy, jesteśmy przygotowani do gwiazdy wieczornej. Po raz kolejny zresztą w tym całym trendzie, bo tylko taka pół żartem, pół serio informacja. Natomiast jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, no to tutaj w dalszym ciągu wszystko pięknie wygląda, czyli znowu po świetce niezdecydowania kolejna dość pokaźna świeca, biała świeca, no, wskazująca wyraźnie na siłę rynku byka. Zatem wracając do naszego rynku, podsumowując, jest sytuacja napięta, jest sytuacja, powiedzmy sobie, idealnie pasująca do takiego stwierdzenia na dwoje babka wróżyła. Jest mnóstwo zwolenników tego, że będzie wybicie, że pójdziemy w górę. Jest również dużo zwolenników tego, że pójdziemy w dół, o czym świadczy pewność wyrażona liczbą otwartych pozycji na kontraktach. My jako inwestorzy, którzy nie kierujemy się w swoich inwestycjach prognozami, domysłami, tylko mamy konkretne sygnały, jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że tak jak wspomniałem, mamy już bardzo bliskie poziomy silnych oporów, no i jakiś bliski poziom również wsparcia. Zatem podjęcie decyzji krótkoterminowej, czy może ktoś będzie chciał próbować w dłuższym terminie, nie będzie wymagało jakiegoś specjalnego, chyba długiego czekania, no bo tego wybicia należałoby się chyba spodziewać już w tym nadchodzącym nowym tygodniu. Na dzień dzisiejszy to byłoby wszystko. Może jeszcze taki krótki przegląd wskaźników. Oscylator stochastyczny wyszedł z dołka, rozpoczął marsz ku górze, także ma miejsce do wzrostów. Tym niemniej jednak, patrząc na historię tego oscylatora, można powiedzieć, że w tym miejscu jest tak, nazwijmy to, sprężyna naciśnięta, że nawet kolejna jakaś biała świeca, ale niewiele zmieniająca poziom, spowoduje dość znaczny przyrost oscylatora w górę. Jeżeli chodzi o MACD, no to tutaj jesteśmy po sygnale sprzedaży, tym takim krótkoterminowym, powiedzmy, w tym momencie MACD jak gdyby zawraca znowu ponownie do góry, czy uda się przebić, to się wkrótce okaże. No i ADX, który tak naprawdę właśnie wskazuje na konsolidację, mimo że jest, on schodzi z obszarów już wysokich, DI plus już dawno przecięło ADX, zatem nazwijmy to jakiś ten trend taki wzrostowy, jak gdyby dobiegł tu pewnego końca. No i z tego wskaźnika również powiedzmy sobie, mamy to, co widzimy dobrze, czyli no jakąś taką pewną konsolidację, ruch boczny, nawet w tym krótkim wymiarze czasowym.
Na dzisiaj to by było tyle. Jak zwykle zapraszam za tydzień do weekendowej, od poniedziałku do czwartku w godzinach około godziny 19:30 na stronach mojego bloga. Pojawiać się będą jak zwykle komentarze giełdowe po sesji. Do usłyszenia.